Nazwana jest Pani kultową prezenterką PRL-u. Miliony ludzi Pani... Nie, ja nie należałam do partii w ogóle, w żadnym wypadku. A tak to było kiedyś. A w telewizji było fajnie. W publicznej? W publicznej, tak, dlatego że tam może kogoś przepychano, jeśli chodzi o nazwisko czy kogoś innego, że popchnął. Ale nie, na ogół to ludzie się dostawali w sposób taki bardzo prosty i właściwy. Człowiek wciskał tam w domu i oglądał teatry i najróżniejsze rzeczy na żywo, piękne balety najróżniejsze, takie urozmaicone. Oni mnie zapraszają od czasu do czasu, żeby coś powiedzieć, ale nie pracuję tak na etacie jakby, bo już od wielu lat, to już nie ten wiek. Sama odeszłam. Przyszłam sama, odeszłam sama. Przyszłam pierwsza, bo zostałam wybrana jedna z wielu, ponad 100, bo to były wybory takie. No, a odeszłam wtedy, kiedy uznałam, że już wystarczy. No i sama podziękowałam. Nawet był taki wieczór. Ktoś będzie wiedział więcej, bo ja to zapominam, ja tylko książki czytam. To Pani recenzuje jako pierwsze książki Pana Krzysztofa? No oczywiście, że tak, że wiem, ale nie lubię, jak człowiek się po swojemu chce do czegoś dojść publicznie. No, przecież wiedział, co pisał, nie? Ja to w telewizji, a on pływał prawie że dookoła świata. Tak było. On płynął dookoła świata. A ja byłam po drodze, dolatywałam samolotem, żebyśmy się tylko mogli zobaczyć. No jak na Seszelach na przykład, to mój synek, który miał wtedy 16 lat i kolesia swojego, tak samo ładnego jak on, też 16-latka. I dalej, że oni ze mną polecą. I tak się też stało. Kupili sobie bilety samolotowe i razem dolecieliśmy. Bo Krzysztof trochę odpoczął. Tak siedzimy sobie na ławeczce, płyniemy. I ja mówię, synku, i patrz, a już mu dorosłym synkiem. I tak płyniesz i jedziesz, i ciemno, i jasno, i ciemno, i jasno, i dzień po dniu, i dzień po dniu. Dwukrotnie dookoła świata mój mąż odpłynął. I on coś tak mówi, matka, daj mi spokój.